przegłosowanie składu poszczególnych komisji. Komisja mandatowa. Paweł Batyzel, Władysław Skoczek, Józef Nowak. Kto jest za takim składem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie została komisja mandatowa wybrana. Komisja wyborcza. Druhowie Jerzy Łacny, Zdzisław Radzielta, Stefan Majter. Kto jest za wyborem takiej komisji wyborczej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie została ta komisja wyborcza powołana. Komisja uchwał i wniosków. Druhowie Jerzy Błoniarz, Tadeusz Cichoń i Jan Kulik. Kto jest za wyborem takiej komisji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Komisja skrutacyjna. Druhowie Stanisław Tracz, Andrzej Wąsik, Kazimierz Wojsk. Kto jest za powołaniem takiej komisji w takim składzie? Przepraszam. Przepraszam. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie komisje zostały powołane. Bardzo proszę druhów wybranych z poszczególnych komisji o zajęcie miejsca po prawej stronie za stołem. Tam są dokumenty i są poszczególne materiały dla komisji. Chciałem przekazać, że uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 18 maja 2011 roku złoty znak związku otrzymuje druh Krzysztof Kokoszka. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP uchwałą z dnia 16 grudnia 2010 roku nadało druhowi Tadeuszowi Cichoniowi medal honorowy imieniem Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku. Bardzo proszę wyczytanych druhów o wystąpienie tutaj na środek sali, a drucha Władysława Kucharskiego proszę o wręczenie medali i odznaczeń. W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dekoruję brygadiera najwyższym odznaczeniem korporacyjnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej złotym znakiem związku. Serdecznie gratuluję. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczam druhowi medal pioniera polskiego pożarnictwa drucha Bolesława Chomicza. Chciałbym również poinformować, że listy gratulacyjne za pracę w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w oknie minionej kadencji otrzymują druhowie Władysław Baniak, Józef Buczak, Leopold Grabowski, Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kular, Władysław Lalik, Kazimierz Sajak. Proszę odczytanych o wystąpienie przed prezydium, a drucha Ludwika Węgrzyna o wręczenie stosownych listów gratulacyjnych. Serdecznie gratulujemy. Z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku przez drucha Ludwika Węgrzyna. Rozumiem, że na wstępie naszego zjazdu spora część tego sprawozdania została przedstawiona, ale są jeszcze materiały dodatkowe. Jest również prezentacja
na tej wersji elektronicznej. Bardzo proszę druga prezesa o zabranie głosu. Szanowni druhowie, drugi zjazd Działu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Boki odbył się w dniu 21 października 2006 roku i wyłonił on władzę związku na mijającą kadencję. Prezesem zarządu oddziału powiatowego został Ludwik Węgrów, czyli ja. Wiceprezesami zostali druhowie Tadeusz Cichoń, Stanisław Galorczyk, Jan Kulik. Sekretarzem oddziału powiatowego został druh Tadeusz Olszewski, a skarbnikiem Franciszek Ruszczak. Skład zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej weszł: druh Władysław Baniak, druh Stefan Majer, druh Jan Waśniowski, druh Józef Buczak, druh Józef Nowak, druh Jan Włodarczyk, druh Leopold Grabowski, druh Mieczysław Nowak, druh Krzysztof Kokoszka, druh Jerzy Grochowski, druh Edward Oświęcimka, druh Krzysztof Kołodziej, druh Stanisław Piasecki, druh Andrzej Kulak, druh Jan Piwowarczyk. Komisja rewizyjna została wybrana i konstytuowała się w składzie: przewodniczący Stanisław Jarosz, sekretarz Władysław Walik, członek komisji druh Kazimierz Sajek. Jak wspominałem we wstępie do sprawozdania, w okresie kadencji było nam jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu bocheńskiego i na dzień dzisiejszy w powiecie bocheńskim funkcjonuje 70 jednostek OSP i tak w mieście Bochni 3, w gminie Bochnia 18, w gminie Drwinia 10, w gminie Świetlica Murowana 5, w gminie Łapanów 6, w gminie Nowy Wiśnicz 9, w gminie Rzezawa 8, w gminie Ściana 7, w gminie Rzegoszyna 5, daje łączną sumę 71. Rozpoczynaliśmy kadencję ze stanem 68 jednostek. W jednostkach funkcjonują młodzieżowe drużyny pożarnicze. Tak, w mieście Bochnia jedna drużyna 16 osób, w gminie Bochnia niestety nie ma, gmina Drwinia w 5 jednostkach 75 osób, w gminie Świetlica Murowana nie istnieje, w gminie Łapanów w 2 jednostkach 35 osób, w gminie Łapanów 35, w gminie Nowy Wiśnicz 1 18, w gminie Rzezawa 2 14 osób, w gminie Trzciana 1 jednostka 20 osób, w gminie Rzegoszyna 4,57 osób. Jest to zaangażowanie się w działalność strażacką w 17 jednostkach 45 młodych ludzi, przy czym jak informowałem już w ruchu, jest to spadek w stosunku do tego, z czym rozpoczynałem poprzednią kadencję. W latach i o tym podobnych sprzętach, które są niezbędne, wymagają pracy i działalności strażaków i są czasem ratujące życie i zdrowie. W listy obecności stwierdza się, że na ogólną liczbę 24 wybranych delegatów w zjeździe uczestniczy 24 delegatów, co stanowi 100%. Po czym następują podpisy komisji i lista obecności w oryginale stanowi załącznik do sprawozdania komisji mandatowej. Dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do kolejnego punktu zjazdu. Bardzo proszę druga Stanisława Jarosza o złożenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej oddziału powiatowego związku, która zakończy ostatnie wniosek o udzielenie absolutorium kształcącemu zarządowi oddziału powiatowego związku. Komisja rewizyjna skontrolowała wywiązanie się z zarządu z obowiązków statutowych i nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. Na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie dyscypliny jednostek OSP i zarządów gminnych w zakresie terminowości wpłaty składek na konto zarządu powiatowego. Nowo wybrany zarząd oddziału powiatowego związku OSP w związku w Bochni należy zobowiązać do zwiększenia aktywności pozyskiwanych środków zewnętrznych na działalność statutową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości pracy zarządu oddziału powiatowego w Bochni komisja rewizyjna stawia wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. Nowy Wiśnicz, 12.11.2011 rok. Komisja rewizyjna. Przewodniczący Stanisław Jarosz
sekretarz Władysław Lolik, członek Kazimierz Sajak. Dziękuję. Pragnę powiedzieć, że bez strażaków ochotników Państwowa Straż Pożarna się nie obejdzie. Muszą być wspólne działania, co potwierdzają statystyki. W zakresie od stycznia do października bieżącego roku na terenie województwa małopolskiego odnotowano 32 710 zdarzeń, to były pożary, miejscowe zagrożenia i w tym na terenie powiatu małopolskiego było to prawie 800 zdarzeń, z czego 109 tylko z udziałem jednostek OSP, bez jednostek OSP, a 150 z udziałem jednostek OSP wraz z jednostkami PSP. Bardzo dziękujemy za tę współpracę i uczestnictwo w akcjach ratowniczych na świecie. Łączne dofinansowanie jednostek OSP województwa małopolskiego w latach 2004-2011 wyniosło blisko 4,5 miliona złotych. Niewątpliwie należy podkreślić, iż pomoc ta finansowa w ramach KRSG i środków ubezpieczeniowych, a w szczególności pomoc sprzętowa ze strony PSP będzie nadal kontynuowana. Na zakończenie pragnę podziękować ustępującemu zarządowi za wykonaną pracę na rzecz szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej powiatu bocheńskiego i wszystkim strażakom ochotnikom za dotychczasową służbę, życząc im jak najmniej wyjazdów do zdarzeń. Jednocześnie gratuluję wyboru panu prezesowi oraz przyszłemu zarządowi i życzę samych sukcesów na nadchodzącej kadencji. Dziękuję. Dziękuję. Taką mocną pieczęcią tych kilku lat współpracy jest zeszłoroczna powódź. To był czas próby. To był czas, kiedy takie myślenie długofalowe, długoterminowe przyniosło swoje owoce. Otóż pan prezes Węgrzyn zechciał zauważyć, że w minionej kadencji samorządowej zmieniły się reguły prawne pozwalające po raz pierwszy samorządowi również powiatowemu w sposób w pełni prawny wesprzeć działanie jednostek OSP. Oczywiście nie oznacza to, że wcześniej takie działania nie były realizowane, ale nie miały formuły bezpośredniego dofinansowania jednostek OSP. Powiat bocheński jako jeden z liderów, chyba nawet pierwszy powiat na terenie Małopolski, uruchomił takie narzędzie prawne, uruchomił stosowne środki finansowe i realizujemy te zadanie już tak naprawdę trzeci rok z rzędu. W projekcie uchwały budżetowej na rok przyszły przewidziane są, mimo mizerii wynikającej z kryzysu, są przewidziane środki finansowe na kontynuację tego zadania. Zauważamy tą aktywność, zauważamy to, co musi nadejść młodych ludzi, którzy powinni mieć na tym etapie tą okazję nasiąknięcia dobrymi grami strażackimi, ale i zauważamy również aktywność druhów, którzy funkcjonują w tej przestrzeni jako aktywni strażacy. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, myślę, że te wszystkie moduły, te moduły związane również przecież z przepływem kompetencji środków finansowych, również na drodze starosta, zarząd powiat bocheński, komenda powiatowa PSP, gminy samorządowe, które przecież też udzielają wsparcia, dofinansowując zakup, wymianę taboru samochodowego w PSP. To powoduje strumień sprzętu, który potem może w konsekwencji wycofywania z PSP trafiać do jednostek PSP na terenie powiatu. Mimo dużej determinacji i skuteczności komendanta Kokoszki, już mechanizm funkcjonuje w ten sposób, że bez wsparcia samorządowego komendant wojewódzki miałby zasadniczy problem związany z tym, żeby te środki na tą wymianę sprzętową zabezpieczyć. Pan komendant jako skuteczny menedżer zbudował wokół tej koncepcji porozumienie samorządów. I okazuje się, że te samochody faktycznie trafiając do jednostek wzmacniają nasze faktyczne bezpieczeństwo. Myślę, że nie bez znaczenia są te rzeczy, których symbolem jest ten projekt nowej strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wierzę, że te wszystkie deklaracje, które samorządowcy złożyli w sposób publiczny z udziałem komendanta głównego pana generała Śmiechiewicza, wierzę, że te wszystkie deklaracje okażą się skuteczne. Powiat bocheński już wpisał, zabezpieczył stosowne środki w wieloletnim planie finansowym. To połowa środków samorządowych, która jest przewidziana na to działanie ze strony samorządów powiatu bocheńskiego. Pozostałe środki zadeklarowałem panowie burmistrzowie, panowie wójtowie. Mam nadzieję, że jeżeli to wszystko się uda dopiąć, to w przyszłym roku zatem część samorządową rozpoczniemy pierwszy etap realizacji tej inwestycji. Miałem zaszczyt na ręce druga prezesa pana Ludwika Węgrzyna
wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu panem Aleksandrem Rzepeckim wręczyć wyróżnienie benemerytus dla powiatu bochnińskiego. Do zaczynający dla powiatu bochnińskiego, dla wszystkich jednostek OSP. Jak sobie dobrze przypominam, nic z komisji konkursowej, które głosowanie było tajne, ale głos można było przeliczyć, nic z komisji konkursowej nie był przeciwny temu wyróżnieniu właśnie dla strażaków ochotników z terenu powiatu bochnińskiego. To wyraz szacunku ze strony powiatu, wyraz poszanowania, to nie tylko inwestycje, to również to słowo dziękuję, które się wszystkim strażakom terenu Gdzieńszczyzny należą. A starosta bochyński jako ustawowo reprezentujący samorząd powiatowy dzisiaj ma nie tylko obowiązek, ale i przyjemność. Dziękujemy panom, ale chcę również pana prezesa przekazać. Bardzo serdecznie dziękuję za kilka lat dobrej współpracy, bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu i życzę dalszych sukcesów. W imieniu władz wojewódzkich, w imieniu nieobecnego dzisiaj ducha prezesa Edwarda Siarki, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Akurat tak się stało, że większość zjazdów obraduje właśnie w miesiącu listopadzie. Tych zjazdów są po 3, 4, a nawet w przyszłym tygodniu chyba 7, 19 listopada. Także trudno być prezesowi na każdym z obradujących zjazdów. Dlatego muszą tutaj wesprzeć jego zastępcę. Proszę pozwolić mi przekazać od ducha prezesa list skierowany do prezesa zarządu ducha Ludwika Węgrzyna. Duch Ludwik Węgrzyn, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Bochni. Jednością silną to hasło Bolesława Chomicza, któremu strażacy zawsze byli i są wierni. Straż przez pokolenia stała się przykładem działania ponad podziałami. Gromadziła szczególnie aktywnych i wrażliwych na sprawy innych. Łączy nas mundur i gotowość służenia innym. Straże podawanie poczucia bezpieczeństwa, twórczego współdziałania przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za twórczą pracę całej społeczności strażackiej powiatu bochnińskiego w minionej kadencji. Życzę, aby duch tej wspaniałej atmosfery, jaką wytworzyliście w kończącej się kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku SP RP, towarzyszył obradom dzisiejszego dnia. Wszystkim delegatom, członkom Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz strażakom powiatu bochnińskiego dziękuję za niezmierną gotowość służenia innym potrzebom. Jednością silnych życzę pomyślności i szczęścia. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, druh Edward Siarek. Szanowni Państwo, szanowni druhowie, pozwólcie, że jeszcze od siebie. Z uwagą wysłuchałem sprawozdania i tak z działalności, jak i finansowego Waszego zarządu. I chciałem Wam serdecznie podziękować za słuchanie. Za to, co zrobiliście, za to, co robicie. Dzisiejszy zjazd obraduje 90. rocznicę powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 8 i 9 września 1921 roku obradował zjazd trzech zaborów, na którym powstał jeden Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednością sił i praca ponad podziałami doprowadziła do sukcesów, jakie osiągnęliśmy. I tych sukcesów chciałem Wam na przyszłość również życzyć.
ale korzystając z okazji, że są przedstawiciele, uczestniczą w dzisiejszym dziejeniu przedstawiciele władz samorządowych, chciałem wam również serdecznie podziękować. Bo działalność ochotniczych straży pożarnych bez wsparcia samorządu i bez wsparcia komendy Państwowej Straży, komendy Państwowej Straży Pożarnej byłaby o wiele niższa. Bo strażak, żeby mógł skutecznie uczestniczyć w działaniach ratowniczych, musi być odpowiednio do tego przygotowany. Musi być przeszkolony, musi być umundurowany, musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, a tym samym musi być ubezpieczony, bo nieszczęście czyha w każdym momencie i w każdym momencie. I to właśnie dzięki waszej pomocy i dzięki waszym staraniom doprowadziliście do sytuacji takiej, jakim obecnie znajduje się jednostki ochotnicze straży. Z przyjemnością słuchałem tego, że wsparcie finansowe i wsparcie sprzętu. I chciałem podziękować panu komendantowi, ponieważ jak wiecie, w 2006 roku wprowadzony został program szkolenia strażaków ochotników. I tu był ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek musiał włożyć komendy Państwowych Straży Pożarnych, aby tych strażaków przeszkolić i przygotować do działania. Bo gdyby nie, to od miesiąca maja 2011 roku nikt z drużyn nie mógł uczestniczyć w działaniach. Serdecznie wam gratuluję sukcesu. Życzę wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia. Życzenia te przekazuję waszym rodzinom, bo właśnie dzięki nim, dzięki temu, co oni robią, gdy jesteście nieobecni w swoich domach, w swoich zagrodach, w swoich gospodarstwach, możecie skutecznie nieść pomoc. Panie prezesie, proszę o przyjęcie listu kierowanego. Nazywam się Piotr Baktyzel, jestem prezesem oddziału gminnego w gminie Drwinia i właśnie dlatego, że jestem z gminy Drwinia, zabieram głos. W zeszłym roku gmina Drwinia chyba na całym powiecie bocheńskim została dotknięta najbardziej dotkliwie. Na 180 tysięcy zużytych worków, 130 tysięcy zużyto na terenie gminy Drwinia. Straty, jakie jednostki OSP poniosły w trakcie tego, byłyby niepowetowane. I w tym momencie pragnę skierować słowa podziękowania właśnie do pana komendanta PSP Głodni i do pana starosty Bocheńskiego za pomoc, jaką w ubiegłym roku i w bieżącym roku udzielili jednostkom OSP na terenie gminy Drwinia. Prawdopodobnie bez tego i bez tych minionuszków, które pracowali druhowie ochotnicy, a które potem przekazali na swoje jednostki, dziś byśmy byli w dużo gorszej sytuacji. I tak krótko, panie przewodniczący, panie prezesie, pozwólcie, że jeszcze raz panu komendantowi i panu staroście serdecznie dziękuję za wsparcie. Dziękuję. Naszych przedstawicieli samorządowych, szczególnie chodzi mi o wójtów, o pomoc. Mianowicie w 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację ministra finansów w kwestii obliczania podatków VAT na sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Mianowicie wyszła kwestia, że minister finansów stwierdził, że sprzęt nosi się opodatkowanie 23% stawką podatku VAT. Niestety dla ministra finansów, dla nas niestety sąd zajął stanowisko, że sprzęt przeciwpożarowy, który kupuje gmina, ale z przeznaczeniem dla OSP, ma być opodatkowany 8% stawką. Niestety nasze, jak to mówią, nie wszędzie się to przyjęło. I prawdopodobnie w Urzędzie Skarbowym w Bocheńskim jeszcze nie wiedzą o tym, w każdym razie się nie przyjęło, nie w każdym razie. Zaszła sytuacja właśnie, że sprzęt był kupowany dla OSP, ale Urząd Skarbowy nie chce respektować tego wyroku. Dlatego prosiłbym o samorząd władze gmin, aby wystąpiły z wnioskiem o indywidualną interpretację tego wyroku do naszego Urzędu Skarbowego w Bochni. Bo jest to, szanowni państwo, potężna kwota pieniędzy. Czy to starostwo kupuje, czy gminy, to są kolosalne pieniądze. 15% różnicy w VAT-ie to jest sporo. Na to można masę sprzętu kupić, tylko by musi być przeznaczony do ochrony przeciwpożarowej. Tyle. Kto by chciał, to dysponuje, można zapisać sygnaturą A. Dziękuję.